Nagrody w Świętochłowicach przyznawane są od kilkunastu już lat, a ich ideą jest nagradzanie ponadprzeciętnie aktywnych na rzecz miasta. W tym roku przyznano 4 nagrody dla osoby prywatnej, organizacji pozarządowej oraz 2 dla podmiotów prywatnych. Pośród nich jest redakcja Radia Silesia. Ja się bardzo cieszę, że ta współpraca na linii miasto Świętochłowice, prezydent Daniel Beger, Radio Silesia układa się wzorowo. Wszyscy tutaj propagujemy śląską kulturę, śląską tradycję. Spotykamy się we wszystkich dzielnicach Świętochłowic na muzycznych spotkaniach sąsiadów z Radiem Silesia. Spotykamy się tu w Centrum Kultury Śląskiej bardzo często na Dniu Matki, a także nagłaśniamy wydarzenia, które odbywają się w mieście. Niedawno zrewitalizowany staw Kaliny, czy też otwarcie nowego zjazdu drogowej trasy średnicowej. No i zawsze pan prezydent jest mile widziany na 96,2 FM w Radiu Silesia. Kandydatów do nagrody w każdym roku nominuje prezydent w porozumieniu z radnymi, ale i lokalną społecznością. Kryterium nie jest wyłącznie wpływ działalności laureatów na promocję miasta, ale również popularyzacja o nim wiedzy. Oceniając rok 2022, widzieliśmy po raz kolejny bardzo fajną współpracę z Radiem Silesia. Spotkania w dzielnicach, które były organizowane, które cieszyły się bardzo dużą popularnością wśród mieszkańców nie tylko poszczególnych dzielnic, ale też i z różnych innych miejscowości, nie tylko ościennych. Stąd jestem przekonany, że ta nagroda, która idzie w kierunku Radia Silesia, jest jak najbardziej zasłużona. Pośród zasłużonych w tym roku organizacji pozarządowych znalazło się Stowarzyszenie Wszyscy Razem, Wszyscy Równi. Nagroda to dla wyróżnionych okazja, by poprzeczkę w pomaganiu podnieść jeszcze wyżej. Zbieraliśmy po prostu pieniążki. Momentami przy dobrych akcjach to były bardzo ogromne pieniążki, dzięki którym pozyskiwaliśmy, znaczy ci, którym to przekazywaliśmy, mogliśmy opłacać sobie leczenie, rehabilitację, wyjazdy za granicę, bo tego, czego w kraju nie mogli uzyskać. Ale z biegiem czasu nabieraliśmy tego doświadczenia, poznawaliśmy środowiska i osoby. Dzisiaj jest taka sytuacja, że często nie potrzebujemy tych pieniążków, ale rodzic ma problemy dostać się do specjalisty. Zgłoszenia do kolejnej edycji nagrody będą przyjmowane do czerwca przyszłego roku.